Cześć. Dzisiaj materiał w sumie na życzenie jednego z widzów, kolegi Przemka, pozdrawiam. Przemek podrzucił temat, żeby nakręcić coś niecoś na temat użycia ręcznego radia w nawigacji. Ciekawy temat, bo generalnie jeśli chodzi o elektronikę, no to albo mamy na jachcie GPS już z ploterami, które rysują nam pozycję naszego jachtu na mapie i łatwo się zorientować. Awaryjnie, no to przecież mogę sobie, czy nawet nie awaryjnie, ale mogę sobie użyć swojego smartfona. Dzisiaj chyba każdy tym urządzeniem już dysponuje i zainstalować sobie jakąś tam aplikację nawigacyjną do nawigacji na morzu, czy są już nawet dedykowane na Mazury aplikacje, czy nawet użyć Google Mapsa, tak na Śródlądziu też to daje jakąś orientację. Zawsze jest to łatwiejsze w obsłudze, ale też możemy użyć przecież radia VHF DSC ręcznego, no bo ono ma wbudowanego GPS-a. Co prawda to radio nie ma wbudowanych map i bez mapy jakiejkolwiek będzie ciężko nam, że tak powiem, użyć tego radia i nawigacji, ale pokażę Wam najpierw trochę na radyjku, a potem troszeczkę też się przeniesiemy do naszej sali wykładowej i pokażę Wam parę technik, które można wykorzystać awaryjnie albo dla fanu. Nie jest to skomplikowane. Materiał dzisiejszy kręcimy na rzece Prośnie w Kaliszu. Tutaj bardzo trudno się zgubić, no ale generalnie jakiś akwen musiałem przyjąć, że tak powiem, do materiału, a nad morze mam troszeczkę daleko, więc zrobimy to dzisiaj w Kaliszu. Zapraszam do oglądania. No i zobaczcie, radio ma wbudowanego GPS-a, czyli na wyświetlaczu podaje nam pozycję naszą geograficzną w postaci szerokości, długości geograficznej, jest też data, tak? I taką pozycję możemy sobie bezpośrednio przenieść na mapę. Musimy ją mieć, to jest jedna z opcji. Natomiast możemy sobie wykorzystać tak zwane waypointy. Co to jest takiego waypoint? To jest nic innego jak znana pewnie wielu z nas pineska w Google Mapsach, że możemy sobie zaznaczyć jakiś dany punkt. I słuchajcie, możemy sobie tutaj zrobić tak, że wcześniej dodajemy sobie takie waypointy. Sobie tutaj mam je. Tutaj przez ten przycisk waypoint, to teraz bym zapamiętał swoją aktualną pozycję, czyli wciskając waypoint, zarejestrowałem waypointa po prostu z danej pozycji, ale nie o to mi chodzi. Teraz przejrzyjmy sobie. Mam zapamiętanego, wprowadzonego wcześniej waypointa o nazwie Kolejuwa. Kolejuwa w Kaliszu to jest most kolejowy. Wprowadziłem sobie jego pozycję. No i zobaczcie, zrobię sobie Start Navigation. No i pokazuje mi tutaj taką mapkę, która niewiele mi mówi, takie coś a la radar. Ale jeżeli sobie przesunę dalej, żeby wyświetlić detale, to zobaczcie, pokazuje mi pozycję tego waypointa, ale to, co dla mnie jest teraz istotne, pokazuje mi range, czyli odległość, jaką mam, 1,2 mili morskiej, i bearing, czyli namiar, w jakim powinienem po linii prostej się, że tak powiem, kierować do tego waypointa, czyli tutaj mamy 168 stopni. Jest to namiar rzeczywisty, GPS od razu nam podaje w namiarze rzeczywistym i te dwa parametry nam się przydadzą. Do czego? O tym dosłownie za chwilkę. Takie waypointy możemy sobie wprowadzać przez menu. O, dawać menu. Wchodzimy sobie, wyszukujemy sobie Navigation, Waypoint. Jest lista waypointów, możemy dodać, edytować, usunąć i mamy tą kolejówę i ten WPT01, który dodałem klikając. Zobaczmy, do czego ten namiar i odległość może nam się przydać, ale to już przenieśmy się do ciepłej sali wykładowej. No i jesteśmy już w ciepłej sali wykładowej. Teraz tak, żeby wykorzystać w pełni to urządzenie do nawigacji, które w sumie pokazuje tylko pozycję, no potrzebna jest
mapa, żeby gdzieś tą pozycję najprościej odczytaną z tego urządzenia, szerokość, długość geograficzną odnieść i zaznaczyć na mapie. Jak to się robi? Filmik w zakładce. Co prawda jest to filmik z naszego e-learningu, przeznaczony tylko i wyłącznie dla kursantów korzystających z naszego e-learningu, ale po znajomości udostępniam, więc macie. Jak wykorzystać na inne sposoby, gdyż za każdym razem wyznaczanie pozycji jest dosyć czasochłonne, jak to zrobić szybciej? O tym pokażę na prezentacji. Wykorzystamy inny sposób podawania pozycji, czyli po prostu namiar i odległość. A do czego? O tym za chwilkę. Pierwszy sposób, no mamy tutaj mapę, wykorzystamy na mapie morskiej, praktycznie każdej, nie pamiętam już kiedy widziałem mapę bez takiego symbolu graficznego, jest, zobaczcie, taka róża kompasowa i ona jest jedna. Wykorzystamy sobie pozycję tej róży, trzeba ją sobie odczytać, może o tutaj zobaczmy sobie na powiększeniu, mamy tą różę. Odczytujemy sobie pozycję geograficzną tej róży. Jak to robić, to już wiemy. Był film w zakładce przed chwilą. Odczytujemy i wprowadzamy. No dobra, mam zanotowaną pozycję geograficzną tej mojej róży. Wpiszmy ją sobie jako waypointa. Przez menu. Wchodzimy do menu. Navigation, waypoints. Add. Tak. No i wpiszemy sobie róża i tę pozycję. Ja trochę przyspieszę film, żeby szybciej poszło, bo to teraz to nic ciekawego nie robię. Emocje żadne. Więc przyspieszę. Dobra, mam już wpisaną tą różę. Wyjdę sobie z menu. I wchodzimy sobie. Gdzie tam mamy nawigację? Stop navigation do starego waypointa. On pamięta. Uruchamiamy nową nawigację do róża. Dobra. I zobaczcie. Jak ustawię sobie szczegóły, pokazuje mi, ile mam namiar, czyli ta róża jest ode mnie w namiarze 0,07 stopnia, odległość 193 mile morskie. Na tej mapie nie jestem, bo jestem w Kaliszu, ale teraz gdybym był tutaj na tej Zatoce Gdańskiej, to właśnie wykorzystują te parametry range i namiar, mogę sobie bardzo szybko wyznaczać pozycję. Wróćmy do prezentacji, zobaczmy jak. Po wprowadzeniu pozycji możemy korzystać właśnie z parametrów, ustawić środek tej róży jako waypoint i korzystać z parametrów bearing i range, czyli namiar i odległość. Dlaczego ta róża jest fajna? Z dwóch powodów. Pierwszy to to, że ona jest jedna na mapie, jest łatwo znajdowalna, więc łatwo ją szybciutko odnaleźć. Drugi to to, że no jest różą i ma podziałkę, więc zobaczcie, jeżeli na przykład mam, że namiar na różę wynosi 40 stopni, łatwo odnajduję 40. Namiar od centrum róży do 40 to jest taki kierunek, a my widzimy centrum róży w takim kierunku, czyli znajdujemy się niejako po drugiej stronie 40, czyli my tak to widzimy, więc jesteśmy gdzieś na tej zielonej linii. Nie musimy stosować trójkątów nawigacyjnych, wystarczy, że poprowadzimy kreskę od 40 przez środek róży i znajdujemy się po przeciwnej stronie 40. Jest to bardzo, bardzo proste. I zobaczmy na przykładzie. Tutaj nasz ikon pokazał nam do tej róży Zatoki Gdańskiej range 7,2 mili morskiej i namiar 0,45 stopni. No i cóż, wykreślam sobie, znajduję 0,45 na róży, ciągnę sobie kreskę
od 0,45 przez środek róży, jestem gdzieś po drugiej stronie tej kreski, czyli gdzieś tutaj jestem na lewo w dół od róży na czerwonej kresce i pozostaje mi zmierzyć odległość 7,2 mili morskiej, przypominam z boku mapy, 1 minuta, 1 mila morska i odkładam sobie tą odległość od środka róży, czyli moja pozycja znajduje się tutaj. W bardzo szybki sposób jestem w stanie sobie to znaleźć i kręcąc się na tym akwenie, cały czas na tej mapie, ten mój range i bearing będzie się zmieniał, ale w bardzo szybki sposób jestem w stanie się odnaleźć bez wyznaczania tam odznaczania długości, szerokości geograficznej. Trwa to trochę szybciej. Trzeba sobie przygotować tylko ten waypoint. Polecam tą różę. Druga metoda wymaga troszeczkę więcej przygotowania na początku, natomiast potem jest bardzo szybka w obsłudze. Może nie jest tak precyzyjna jak poprzednia, ale jest szybka. Powiedzmy, że będziemy się kręcić gdzieś na południe od jastarni, sobie jakieś tam motoróweczką będziemy sobie pływania robili. Niech będzie motoróweczką, a co? No musimy sobie najpierw na mapie przygotować taką siatkę. Znajdujemy jastarnię, jastarnia jest na górze tutaj mapy. Wpisujemy sobie waypoint jastarnia i wpisujemy sobie wejście, czyli pomiędzy czerwoną a zieloną główką portu, czyli między czerwoną a zieloną stawą. Ja tu sobie musiałem dołożyć skalę mapy, bo mi się nie mieściła, więc sobie z boku dołożyłem skalę, żebym mniej więcej wiedział, jak to wygląda. No a za pomocą teraz trójkąta nawigacyjnego od tego właśnie centrum będę sobie wyznaczał i rysował ołówkiem na miarę. Jak posługiwać się trójkątem, też link w zakładce. I wyznaczam sobie, że jeżeli będę w namiarze 340 stopni, będę widział wejście do jastarni w namiarze 340 stopni, wyznaczam sobie kreskę 340 stopni i rysuję na mapie, opisuję ją sobie, opisuję sobie kolejne 350, 0, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50. No i nos mnie swędzi, jak to się mówi, nie na wodę. Następnie muszę sobie wyznaczyć kręgi odległości. Wyznaczam sobie cyrklem i ołóweczkiem i też opisuję, że odległość od mojego miejsca 1 mila morska to jest taki łuk. 2 mile morskie sobie zaznaczam, a jeszcze 3 i 4 mile morskie. I taką siateczkę mam sobie gdzieś tam na fragmencie mapy namalowaną. I teraz zobaczcie, jeżeli mam wprowadzony ten waypoint jastarnia i moje urządzenie pokaże mi na przykład, tak jak tu zaznaczyłem, że range jest 2,6 mili morskiej, a namiar 0,35, no to łatwo się domyśleć, że znajduje się w takim obszarze, czyli między 0,30 a 0,40 namiar i odległości między 2 a 3 mile morskie. Oczywiście ja mogę sobie to z większą rozdzielczością rysować, wszystko zależy od potrzeb, ale jest to też sposób, jak do szybkiej nawigacji użyć radia z DSC. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Przyznam się, że ja z tych metod dawno nie korzystałem, ale są. Warto wiedzieć, że tak można radio czy dowolne urządzenie podające długość, szerokość geograficzną wykorzystać w nawigacji. Jeżeli się podobał, to zapraszam do oglądania innych materiałów. Oczywiście zapraszam na nasze kursy. Jeżeli Wy macie pomysły, jak inaczej można by było użyć radio do nawigacji, piszcie w komentarzach. Jak macie pomysły albo chcecie filmy na jakieś inne tematy, również piszcie w komentarzach. No i co? Do zobaczenia na wodzie. Cześć!